Dziś, moi drodzy, odpoczniemy sobie trochę od plaż i pięknych widoków, ale nie martwcie się, bo cały sierpień będzie relacją z Morza Jońskiego, a tam są najpiękniejsze plaże w całej Grecji, także na pewno Was nie zawiodę. A dlaczego dzisiaj będzie gadająca głowa? Dlatego, że jak zdążyliście zauważyć, na moim kanale przybyło nowych widzów. I dlatego bardzo serdecznie chciałabym moich nowych widzów powitać. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo wszystkim dziękuję, którzy zdecydowali się nacisnąć ten czerwony, magiczny guziczek z napisem subskrybuj i subskrybuję mój kanał. Za wszystkie łapki w górę, za wszystkie przepiękne komentarze. Dziękuję Wam, moi drodzy, z całego serca. Jest mi bardzo, bardzo, bardzo miło. A o czym będzie dzisiaj? Dzisiaj będzie o tym, dlaczego właśnie przyjechałam do Grecji, dlaczego właśnie wybrałam Grecję. Będzie o tym, jak bardzo Grecja się zmieniła w ciągu tych 17 lat i jak bardzo Grecja mnie zmieniła. Także jeśli jesteście ciekawi, zostańcie ze mną. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, pamiętam, kiedy Polska wyszła do Unii Europejskiej i wszyscy moi znajomi zaczęli się rozjeżdżać po całej Europie. I właśnie szła taka fama, gdzie najlepiej jechać. No, wszyscy mówili Anglia, Irlandia, Szkocja, generalnie wyspy, Holandia. No a mnie się marzyło południe, mnie się marzyło ciepełko, mnie się w ogóle marzyła Hiszpania. Dlatego, że byłam krótko po przeczytaniu Alchemika i gdzieś taki sentyment miałam do tamtych stron. No ale wtedy ja mieszkałam jeszcze w takim dużym, zimnym domu, który był nie był ocieplony. Jedno piętro miało jakieś 120 metrów, okna były nieszczelne i jak ja miałam rano wstawać, to było tak strasznie zimno w tym domu. Była w ogóle ciężka zima, wiosna nie chciała przyjść i byłam już po prostu taka umęczona tym zimnem i w ogóle jak się tak pojawiły takie pierwsze promienie słońca, no to na drugi dzień okazało się, że zaczął padać śnieg, ja po prostu się z tego wszystkiego aż popłakałam. Miałam właśnie koleżankę, która mieszkała tutaj w Grecji, no i właśnie napisała mi o tym, kurczę, jak bardzo cierpię z tego zimna. A ona mi na to odpowiedziała, no co ty, ja siedzę sobie na werandzie w krótkim rękawku, dawaj do mnie. No i właśnie w tym momencie zaczęła mi taka świtać taka myśl, mi wykiełkowała w tej mojej głowie, może Grecja? No przecież jest fajnie, jest cieplutko, są plaże i jest pięknie. No i mówię to do moim kolegom, mówię, a ja to chyba do Grecji pojadę. A oni mówią do mnie, no co ty, Sylwka, zgłupiałaś? Co ty tam będziesz robić? Kozy paść? A ja im mówię, nie, będę kąpać się w morzu i opalać na gorących piaskach. No i wyobraźcie sobie tak, kiedy ta moja koleżanka przyjechała do Polski, w ciągu 3 dni pozamykałam wszystkie moje sprawy, spakowałam się i pojechałam. I powiem Wam, ja akurat miałam taką sytuację, że ja nie miałam czego zostawiać w tej Polsce. No, byłam w związku, takim toksycznym związku, który niestety nie był za bardzo udany. Z pracą, ja powiem, że ja w Polsce miałam dobrze z pracą, bo ja zawsze tą pracę miałam, ja zawsze tą pracę taką w miarę fajną miałam. Na przykład wtedy to ja prowadziłam pracownię florystyczną, razem z jedną moją koleżanką robiliśmy aranżacje kwiatowe. Do tego pracowałam jeszcze w kwiaciarni. Także ja pracę miałam taką satysfakcjonującą, ale niestety nie przekładało się to na finanse. Także ciągle się właśnie z tymi, borykałam się z tymi finansami. Powiem Wam, że w Polsce, żeby mieć jakieś specjalne powodzenie u płci przeciwnej, to niestety ja nie miałam. I też jakiegoś takiego konkretnego faceta nigdy nie spotkałam, a mieszkałam w Polsce do... No jak wyjechałam, miałam 29 lat, czyli no już taka młodziutka to nie byłam. No niestety tak mi wyszło, że niestety w Polsce szczęścia nie miałam. Za to muszę Wam powiedzieć, że w Grecji tak, oczywiście nie od początku, bo początki naprawdę miałam bardzo, bardzo trudne, jak w ogóle wszystkie początki normalne. W ogóle jak przyjechałam, najpierw pracowałam w takiej polskiej kawiarni, w sensie takiej spelunce Wam powiem. No nie było tam, chyba miałam 500 euro za cały miesiąc i ja tam pracowałam, miałam mieć jeden dzień w tygodniu wolny, ale w sumie tego jednego wolnego dnia to ja rzadko miałam. Także i pracowałam od rana do wieczora, także
Także no ciężko było. Później te prace, które znajdowałam się tylko tak na chwilę, dlatego że okazało się, że podobam się facetom. Niestety okazało się, że podobam się szefom facetom najbardziej, którzy nie potrafili trzymać rączek przy sobie. No a też pracowałam na czarno, nie miałam się komu poskarżyć, także musiałam zmieniać te prace i naprawdę z tego powodu bardzo mi było w ogóle przykro, że tak stało, no ale niestety tak się działo. Ale jak wiecie z moich wcześniejszych blogów, w końcu mi się poszczęściło po jakichś 3 miesiącach pobytu. Znalazłam pracę w Kilikio, to jest taka kawiarnia biurowców, w takim biurowcu coś takiego jak nasz ZUS. Tam ci moi pracodawcy naprawdę byli przekochani. To było takie starsze małżeństwo, 75-letnie. Naprawdę mieli mnie jak córkę. Ja tam zarabiałam 30 euro, ale na przykład nie płaciłam za jedzenie. Jedzenie to mi dawali szefowie i śniadanie, i obiad. Także w moich rękach była tylko kolacja. Moi drodzy, jak Grecja zmieniła się przez te 17 lat, jak ja tutaj jestem? Zmieniła się bardzo, zmieniła się diametralnie, szczególnie od tego 2008 roku, kiedy zaczął się kryzys. To jest po prostu równia pochyła. Wy pytacie się mnie w komentarzach, czy kobieta w tym momencie mogłaby się utrzymać z gastronomii w Grecji i żyć sobie swobodnie. W tej chwili nie. Ale powiem wam, jak ja tutaj przyjechałam, to było zupełnie realne. Ja właśnie w tym Kilikio pracowałam gdzieś około 1,5 roku. No później jakby się nauczyłam języka, to już zaczęłam pracować w takich większych kawiarniach, restauracjach. No ja tam zarabiałam 40-50 euro, ale ja bardzo dużo zarabiałam jeszcze na napiwkach. Jakieś 20 euro z napiwków to ja miałam po prostu tak. I w tym momencie za jeden tydzień mojej pracy ja sobie mogłam opłacić mieszkanie i wszystkie media. Ja wtedy płaciłam jakieś 250 euro za mieszkanie. Do tego prąd 40-50 euro miesięcznie, no to było dużo. W ogóle bo ja w domu nie siedziałam, ja cały czas gdzieś tam na zewnątrz sobie łaziłam. Także ja miałam 3 tygodnie mojej pracy na to, żeby poszaleć, żeby sobie coś kupić, żeby coś odłożyć i naprawdę żyło mi się świetnie, żyło mi się naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście do momentu tego 2008 roku, od tego kryzysu wszystko zaczęło się naprawdę bardzo komplikować. Pracy było coraz mniej, tak jak przed 2008, idąc do pracy za 30 euro, to się nie szło, by się po prostu nie opłacało, naprawdę musiałaś mieć potrzebę. A po tym 2008 naprawdę zrobiło się bardzo ciężko z pracą. Tej pracy było coraz mniej i za coraz gorsze pieniądze. No i dlatego też ja zaczęłam robić różne kursy. Najpierw SEO, później WordPress, w międzyczasie jeszcze przeszłam cały pakiet Adobe, ale w każdym razie bardzo mi się to opłacało, dlatego no, że w tym momencie już bym pracy no, nie miała, przede wszystkim tak w moim wieku. Druga sprawa, no ja już siły, żeby z tą tacą latać, to ja już niestety nie miałam. Teraz jeszcze dojeżdżać gdzieś, teraz gdzie benzyna już jest naprawdę bardzo droga. Naprawdę to mi uratowało, że tak powiem, karierę mi uratowało, bo w tym momencie jestem bardzo zadowolona z mojej pracy. Zadowolona jestem z tego, że nigdzie właśnie nie muszę jechać, że siedzę w domu, no i te pieniążki zarabiam, nie mogę naprawdę narzekać. Poza tym przed COVID-em wydawało się, że ta Grecja się podnosi, że coś się zaczęło dziać, że zaczęło się budować nowe domy, ludzie poznajdywali fajne roboty, szczególnie zaczęła się rozwijać ta branża IT bardzo prężnie w Grecji i naprawdę wydawało się, że no coś z tego będzie. No niestety przed COVID, no i wszystko szlak trafił. Ale widzicie, no w tym COVID-zie to państwo coś tam nam pomagało, no bo na przykład ja byłam mniej więcej chyba jakieś 1,5 roku na zwolnieniu takim COVID-owym, że właśnie nie pracowałam na tym lockdownie. No i państwo mi płaciło 540 euro miesięcznie. Następnie moja firma dostała 6,5 tysiąca. W sumie oni teraz nam to każą oddać, tą połowę z tego każą nam oddać, no ale przynajmniej w 96 ratach, no więc także nie odczujemy tego bardzo.
I co jeszcze się zmieniło, moi drodzy? No, Unia kazała powygaszać wszystkie elektrownie, także w tym momencie prąd poszedł do góry o jakieś 60-70%, a przez konflikt na Ukrainie ma jeszcze pójść jeszcze raz tyle. No, żywność poszła około 30%. Ja pamiętam, moi drodzy, jak suflak był po 1 euro. 1,20, a teraz suflaki, no, 3 euro i w górę. No, także zobaczcie sobie, jaka różnica. No, straszne, suflak 3 razy poszedł w górę. Naprawdę szok. Druga sprawa, inflacja zapieprza. Jeszcze 2-3 miesiące temu było 8,5, teraz już jest 12. Benzyna jest po jakieś 2 euro, także w tym momencie to po prostu już się żyć nie da. Dobrze, przynajmniej mamy też słońce i nas tak przynajmniej troszeczkę pozytywnie nastraja. A jak, moi drodzy, mnie Grecja zmieniła? Przede wszystkim stałam się bardziej pewna siebie. Jakby mi kiedyś ktoś za czasów Polski powiedział, że ja będę mieć kanał na YouTube i ja będę mówić do tysięcy ludzi, to bym powiedziała, człowiek gdyś się chyba zgubił, na mózgi zamienił. Ja raczej byłam taką szarą myszką, nie tylko szarą myszką siedzącą w kąciku, ale raczej wolałam się nie wychylać, nie wyróżniać, raczej byłam taka sama sobie. I właśnie byłam też takim introwertykiem, właśnie taki kontakt z ludźmi, dobra, ale nie na dłuższą metę. Tutaj właśnie przez to, że właśnie pracowałam dużo z ludźmi, przez to, że ci ludzie są tacy mili, stałam się właśnie bardziej taka otwarta na ludzi. Jeszcze jedna sprawa, no w sumie to ich siga, to takie pomału masz na wszystko czas, no to mi się nie udzieliło, bo nasza firma to naprawdę pracuje na pełnych obrotach. Jeszcze jedno, na przykład ja, jak żeśmy się na początku tak z Kostą kłócili, to ja byłam taka bardzo obrażalska, także jak żeśmy się kłócili, no to ja mało mówiłam, ale później to już w ogóle się nie odzywałam. A teraz mam właśnie ten system kłótni grecki, czyli oni po prostu jak się kłócą, no to oni muszą tak wszystko wyrzucić naraz z siebie. Wyrzucę, no i za 5 minut już jest dobrze. I właśnie u nas też już jest coś takiego, że jak my się kłócimy, no to jest po prostu gaw, 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 gaw przez 5-10 minut. 5 minut na uspokojenie, a później się z powrotem kochamy. Także to jest taki właśnie system grecki, który mi się udzielił. Udzieliło mi się też takie Grecy, oni do siebie tak bardzo słodko mówią. I teraz ja już też, jak kogoś witam, jakąś taką moją dobrą znajomą, to też mówię agapimu, jeszcze agapimu dikanis. W tym sensie, nie, cześć kochanie, co słychać i tak dalej, ale jesteś piękna dzisiaj, och, co to za piękność i tak dalej, bo oni właśnie mają coś takiego, że właśnie że witają cię takim komplementem. I właśnie często jest tak, że pójdę do sklepu, powiedzmy sobie po ziemniaki czy po chleb, i ja przychodzę za pół godziny, a powinnam co najmniej 10 minut spędzić, to znaczy co najwyżej 10 minut, ale tak pójdę, spotkam jednego sąsiada i sąsiad się mnie zapyta, co słychać. No to my nie mówimy stara bieda, idziemy sobie dalej, tylko my musimy powiedzieć, co u nas słychać, więc ja też mówię, co u mnie słychać, więc sąsiad też mówi, co u niego słychać. Później następny sąsiad mówi, cześć, co słychać? No to mówię, co słychać, no jak mam sąsiadowi nie odpowiedzieć, co słychać. No później jeszcze idę do sklepu, no i koleżanka, ekspedientka i się spyta, co słychać, no to też jej mówię, co słychać. No i ona też mi mówi, co słychać. No i właśnie tak wychodzi takie pół godziny, także mi się te ich bla, 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 bla też mi się bardzo udzieliło. Kiedyś właśnie też byłam taka bardziej zamknięta, taka mniej małomówna. Także mogę powiedzieć, że Grecja mi chyba bardziej na dobre zmieniła niż na złe. Wiecie co, ja bardzo lubię moje życie w Grecji. Ja tego mojego życia w Grecji nie zamieniłabym na żadną Anglię, Irlandię czy nawet tą Hiszpanię. Kocham Grecję, Grecja jest moim drugim domem, tutaj zapuściłam korzenie i powiem wam, że na przykład jeśli byście się chcieli tutaj osiedlić, to nawet teraz da radę, no ale po prostu będziecie musieli naprawdę sporo kombinować. Przede wszystkim, żeby raczej nie szukać tej pracy tutaj na miejscu, żeby mieć tą pracę zdalną. No oczywiście internet działa, tutaj nie jest jeszcze tak źle. Także w momencie, kiedy pracujesz zdalnie, dasz radę się utrzymać. Mimo że Ateny są drogie, to też znajdziesz jakieś mieszkanie. Nawet niedawno moja teściowa tutaj na dzielnicy u nas znalazła mieszkanie za 400 euro. Także da radę. Nie jest tak, że jest bida z nędzą i już nic nie da radę. Oczywiście, że da radę. Ja wam powiem tylko tyle. No, ja kocham Grecję, kocham ten kraj. Nie wyobrażam sobie życia gdzie indziej, gdziekolwiek indziej. Nie wyobrażam sobie naprawdę. I tym bardzo takim optymistycznym akcentem będę się z wami żegnać. Buziaki zatem, moi drodzy. Pa, pa!